Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program. W dzisiejszym odcinku powrócimy do tematu siatki ulic wokół i w nowym centrum Łodzi. Przypomnijmy, że jego oś tworzą Nowotargowa, Nowoskładowa i Nowowęglowa oraz przebudowana ulica Tramwajowa. Wszystkie będą powstawały w tym samym momencie, co nowy dworzec fabryczny. Ulica Nowoskładowa będzie miała bardzo ważne znaczenie ze względu na tutaj zlokalizowanie całego węzła komunikacyjnego, tramwajowo-autobusowego na poziomie zero, który będzie obsługiwał dworzec. Drugim takim węzłem jak gdyby będzie ulica, zestaw przystanków na ulicy Kilińskiego, tramwajowych, i to będą dwa jak gdyby takie główne punkty obsługi komunikacyjnej dworca, jeżeli chodzi o transport zbiorowy. Jeszcze trzeba dodać, że ulica Kilińskiego zostanie przeznaczona jako priorytet dla komunikacji tramwajowej z pozostawieniem tylko docelowych wjazdów gospodarczych dla transportu indywidualnego. Na tej planszy widać, jak będzie rozkładać się ruch samochodów w nowym centrum. Widać, że główne kierunki to na północy ulica Narutowicza, przy dworcu fabrycznym Nowowęglowa i Składowa, a także na osi północ-południe Nowotargowa oraz ulica, która będzie prowadzić do ulicy Kopcińskiego. A na tej planszy widać natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach. Władze miasta chcą stworzyć wokół centralnego punktu nowego centrum, czyli rynku Kobro, nową przestrzeń publiczną. Chcą, aby rynek stał się miejscem kulturotwórczym, tak aby to była przyjazna przestrzeń publiczna. Będziemy przechodzili przez dworzec i będziemy wychodzili na rynek, czyli dworzec będzie tworzył pewnego rodzaju pierzeje, będziemy mijali EC1 i ulicą Targową, będziemy dochodzili aż do Tuwima. Wszystko w jednolitym, w jednolitej kostce, w jednolitym układzie z takimi samymi meblami miejskimi. Także będziemy tu mijali również... Taka przestrzeń dla ludzi. Tak jest. Tak samo ulica Składowa, tutaj widzimy właśnie przejeżdżający samochód, będzie ulicą wyremontowaną, również projekt w maju bieżącego roku. Ta ulica będzie przystosowana do ruchu samochodowego, natomiast będzie to ruch samochodowy tak zwany wyciszony, czyli zwolniona strefa przejazdu samochodów. Planiści zastanawiają się, czy drogi, które mają przebiegać tuż przy rynku Kobro, nie skierować tunelami pod ziemię, tak aby przestrzeń wokół rynku i kompleksu EC1 była przeznaczona tylko dla ruchu pieszego i rowerowego. Dalsze uzupełnienie tego układu drogowego, co jest bardzo istotne i w koncepcjach będzie również przygotowywane w tym roku, to budowy nowych dróg, co jest najważniejsze, przebicia kwartałów. I tutaj możecie Państwo, jak spojrzycie przez tą potem szybę z tej strony, to pojawiają się po raz pierwszy od wielu, wielu lat w Łodzi przebicia kwartałów, drogi, które naturalnie miały powstać, bo na ich szlakach nie mieszczą się nieruchomości. Chodzi mi przede wszystkim o dwa bardzo istotne projekty dróg, czyli połączenie ulicy Tuwima z ulicą Trauguta i połączenie ulicy Sienkiewicza z ulicą Kilińskiego. Także będziemy te drogi planować, będziemy je projektować, łączyć z całym systemem, który oplata dworzec Łódź Fabryczna. Przeniesiemy się teraz na stację Łódź Widzew. Pojawiły się tutaj pierwsze ekipy, których zadaniem jest demontaż torów. Dokonaliśmy rozbiórki całego układu torowego, który powstał jeszcze częściowo przynajmniej w czasie II wojny światowej. Teraz stacja Łódź Widzew to tak naprawdę są 3 tory i 2 perony, a pozostały teren, który jest na zachód od stacji Łódź Widzew, od peronów, przy których dzisiaj się zatrzymują pociągi, to będzie teren, na którym będzie prowadzona między innymi budowa nowych peronów tej stacji. Te rozbiórkowe są finalizowane. Prowadzimy już częściowo pracę na głowicy wyjazdowej
stacji Łódź-Widzew. Wiąże się to oczywiście też z wyłączeniem ruchu na linii ze stacji Łódź-Widzew do Zgierza. I tutaj to zamknięcie tej linii wykorzystujemy nie tylko pod kątem robót na Widzewie, ale też pod kątem robót związanych z przywróceniem do ruchu pasażerskiego trasy łączącej Zgierz z Widzewem. Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program.